Siema, siema, jestem Rajon GP, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Koniecznych, jestem oczywiście Krzysztof. Siema, siema. Oraz widzowie na czacie, siemaneczko wszystkim i witam was serdecznie. Słuchajcie, wpadajcie też na Twitcha, bo tam wszystko się odbywa, tak? Od poniedziałku do piątku, od 16 do 22 tam jesteśmy, więc serdecznie was tam zapraszam. I cóż, w końcu witam was w odcinku, w którym mamy lipiec na naszej serii. Wydarzyło się dużo fajnych rzeczy, między innymi widzicie, stoi drugi Michał. Dlaczego? Za chwilę wam wszystko powiemy. I też jest 60, która dzisiaj stoi z wózeczkiem. A po co wózek? No oczywiście po to, że obora już jest wykończona, jak widzicie. Jest calusieńka postawiona i gotowa. Więc przejdziemy się po niej, nie? Poprowadzimy ją. A jak? To wiele wam nie pokażemy, bo oczywiście obora znacie doskonale z Modhaba, jest to obora zeszpakowa z gospodarstwa Suchszyn. Ale tak już tak bez jajek, to oczywiście zapalimy światełka. To wszystko jest właściwie to samo, co znacie z obory właśnie tej Modhabowej. Z tą różnicą, że my tu mamy jeszcze tylko po prostu zamiast ternitu blachę. I to jest właściwie tak od cała różnica, nie? O, Krzyku tu stoi do Jarkę. Także, dobra, wyłączymy to, wyłączymy światło, też zgasimy. I słuchajcie, ja dzisiaj będę trochę żniwał, pojedziemy sobie na pole tylko tutaj, który jest w tym miejscu, o tutaj, na to pole, potem będziemy na rzepak, a Krzysiek w tym czasie będzie woził zwierzaki, już wszystkie duże cielaki, duże krowy będzie woził do obory, żebyśmy mogli już rozpocząć pracę, potem jeszcze starczy czasu oczywiście mu pomogę. Więc ostatni przepał 60 i już jak mówię, nie piszcie komentarzy, bo komentarz już pewnie jest wybrany. I w kolejnym odcinku jedna osoba z was, już do niej ta 60 właśnie trafi, więc... No, miejmy nadzieję, że wam się oczywiście będzie dobrze wam służyła, nie? Dobra, wiesz co, tak zobaczyć, że tam rzepak rośnie, nie? Mhm. Czy urósł ten rzepak? No, ja już zaczynam 60 właśnie. Dobra, rzepak jest. No ja cię zdążę w ogóle. No, no właśnie, ty już w sumie bierzcie do roboty, no. Dobra, ja siadam do... Aha, czekajcie, bo ja mam tu jeszcze komendy powłączane. Muszę to powyłączać. Znowu nie włączyłem Irtraka. Aj, trudno, będzie bez Irtraka nagrywany. No, więc my jedziemy. No i co, Krzyku dzisiaj ma do przejechania w sumie. A nie 25, 24 kursy masz. O, to cię patrzy. No nie, no liczyłeś. No bo było 50 krów, ale tam są dwa cielaki, nie? A, no to. No, także Krzyku dzisiaj wszystkie krowy właśnie wywozi tam już na tamto, na tą oborę, a tam są same cielaki, nie? Więc jak się będą jakieś cielaki, to będziemy po prostu je przewodzić w tamtą oborę, żeby nie zajmowały nam po prostu slotów, nie? No, oto właśnie, jak widzicie, nowe pole, oporowo koszone, pszeniczka. Co robi drugi silos właśnie? Bo tam jest Michał drugi pastywany. 22 tysiące kosztowało nas dostanie po prostu tego silosu. No i co on nam daje? Tak wam mówiłem, chcemy bawić się już trochę realnie w tę serię. Jeżeli oczywiście pszenica jest w jednym silosie, w tamtych naszych starych silosach w garażu jest jęczmień, no to rzepak gdzie zmieścimy? No nie będzie mieszać tego, raczej logiczne, nie? Dlatego właśnie powstał ten silos na, no właśnie rzepak, nie? Który będziemy dzisiaj też kosić, także jak będziemy mieli nową uprawę po prostu, no to tam też będziemy stawiać ten silos kolejny, nie? Jest to o tyle ciekawe i spoko, że silos są ogólnie w realu bardzo... jakby tanie w dostawianiu. No i ja po prostu będę z tego korzystał. Jakby co, 20 tysięcy nam jakby nie zbawi za bardzo. A propos jeszcze pieniędzy, mamy kredyt. Wzięliśmy sobie właśnie kredyt na ten silos. Wzięliśmy kredyt sobie też na dokończenie obory, bo nam jednak nie wystarczyło. 10 tysięcy, prawie 11 tysięcy przyszło nam pieniędzy za mleko. No i 20 koła trzeba wziąć kredytu na oborę. Do tego trzeba wziąć 25 na silos. Plus tam jeszcze jakaś piątka, sprawy bieżące. No i tak wyszło, mamy 60 tysięcy kredytu, ale to już niebawem spłacimy, mam nadzieję, nie? Także spoko. Krzysztof, to co upada za czerwiec? Ej, bez kitu dałem ci wypłaty, nie? Nic nie dajesz mi. Matko boska, to no, ludzie, z wami to będziemy robić. Tobie tam 3000, nie? Bo tam premia była jakaś. No. No dlatego ja mam tak biedny gospo na mojej nowej serii. To by się zgadzało wszystko. Dokładnie. Jak chcecie patrzeć biedne gospo na Krzyśka serii, to wpadajcie z niego na kanał. Link, jak mówię, macie w opisie. Też na Twitchu to nie też macie wpaść, nie? Chociaż widzę, że raczej u ciebie bardziej YouTube idzie, nie? Niż Twitch. No, no wiadomo, że YouTube. No, ale fajnie. Tak właśnie ostatnio patrzę, kurde, Krzyśka, jak naście już osób, nie? Więc jakby no. Spoko, nie? Znaczy, jakby w skali ogólnie to jest mało, ale że jako taki nowy kanał, który się dopiero zaczyna, no to spoko, nie? Aż jakaś tam swoja publika. Więc fajnie, nie?
No, także już mam tylko tysiaka na koncie. No ale cóż. Jest jak jest. Ci w sumie ty mnie drogo kosztujesz. Tak naprawdę. To jest 3000 razy 12. To jest... no prawie 100 tysięcy. Nie no, czy żartuję, jest taki tam dowcip. Z kabaretu, taki jednego, ale to nie jest. No. Tak, Krzychu leciał za miesiąc koło w suchym chlebie, na pewno. Jak tu Krzychu normalnie, wiesz, z kotleciki sobie je. I co, no na pewno, suchy no chleb i woda. Jak dla konia. Bezki, cały pieniądze za konia, no co się daje. No, ale działamy sobie, nie? Bardzo ładnie też rośnie kukurydza. Już mam nadzieję niedługo zaczniemy kosić ją. Na co? Czyli lipiec, sierpień, we wrześniu będziemy ją kosić na kiszonkę. No i też mam nie dostawić silos, w sensie taki wymurowany nowy silos, duży, konkretniejszy trochę. I właśnie pytanko jest, jaki to będzie silos, czy coś będziemy brać z Mothaba, czy może sam coś zrobię, bo tam w sumie też pakowara, czy nie będę już brać chyba tej. A może wezmę? No nie wiem, pomyślimy jeszcze na tym, nie? Zobaczcie niedługo, jak to wygląda. Także to wiecie co i jak, nie? No właśnie u mnie chomica, tak że biorę ten komentarz dopiero w następnym odcinku, nie? Nagrywanym. Także już ogólnie osoby, które... Cześć Artur. Osoby, które piszą komentarze teraz po tym odcinkiem już nie będą brane pod uwagę, bo już ten odcinek został wyemitowany i pewnie nagrany kolejny zostanie. Także powiedzmy, że czas jeszcze jest do tej soboty, żeby to wpisać. Oczywiście w odcinku, gdzie przyjechał ciągnik, tak? Bo z tamtego odcinka będziemy chyba wybierać, albo z dwóch nawet, no zobaczymy, nie? Z dwóch tamtych ostatnich, czyli 89 i 88, nie? Po tamtych odcinku właśnie będę brał komentarze i patrzył, kto tam, co tam chce, ile dać za nasz traktor, nie? Rady do Krzycha? No pewnie, że tak, tylko że teraz nagrywam odcinek, nie? Także wiesz. Dobra, o taki trochę klin zostaje nam. On też ten klin się zniweluje, jak już będziemy łączyć te pola w jedno, nie? Bo to by taki będzie fajny kawałeczek. Jak tam ci idzie? Już związłeś? Ile związłem? No. Dużo. Tak? 8 mam w tym nowej. To super. Super. No, tam ogólnie tak, woda tam jest, automatycznie się daje. To tylko aby TMR wrzucić trochę słomy, nie? To w sumie już możesz coś zrzucić, żeby się produkowało zawsze, coś, nie? Mhm. Także na luzaczku. Ja myślę, że to dzisiaj pole tej ogarnę zaraz. I jadę potem ten rzepak, nie? Mhm. Ogólnie sorki liczka, że tak cały czas też nie weźliwa, ale chcę wam po prostu pokazywać te nowe pola, które mamy tutaj robione. Bo tak mówię, to jest też taki ważny moment na tej naszej serii, że mam też żniwa i widzicie ile to jakby plonuje tego, nie? Aż powiem ci, że na tych polach plonuje średnio, nie? No, jest takie dopiero 5 ton mam, nie? No. Aż w sumie jak na taki kawałeczek nawet sporo, ale... No. Tak jest chomica, tak, dokładnie tak. Tam dokładnie napisałem, znaczy powiedziałem w odcinku co trzeba pisać, nie? I na co będę patrzył pod takimi kryteriami. 16 idealnie pasuje tutaj do tej oborze, no wiesz. Tak? Ale no. Że na styk wjeżdża? Nie no, pasuje dobrze. Z dwiema belkami jeszcze słomy. A że wjechałeś po prostu, tak? I zmieściła się. Tak. O to dobrze, Jezus Maryś, myślałem, że ten. Że będzie problem z tym. Ale jak wjechałeś to git. No ogólnie tak. Dosyć małe są, znaczy niskie są te wrota. Nawet Mothab pisał mi, że one są za niskie, że są niskie i że oryginalnymi maszynami nie da się wjechać, nie? No to kurde, jak on wjeżdża tam wielkim case'em, to wiadomo, nie? Że się nie da wjechać. Ale specjalnie właśnie robiłem pod oryginalnego New Hollanda T6, żeby się zmieścił, co nie? Żeby takie resztę małe ciągniki się zmieściły. A uważam, że w ralu i tak chyba ten garaż, ta obora jest trochę nawet niższa, nie? Więc no. Tak, środka kosztuje tyle ile waży, no. Bez kitu. A ile waży 60? Nie wiem. Jakiś widz kupi na wagę. Pojedziemy na złą ten sprawdzić. Dobra, ja sobie tu już chyba na razie stanę. Skoczymy sobie jeszcze po ten. Skoczymy sobie jeszcze po pociągnik. O, no i właśnie tu widziałem taki fajny plac w tym miejscu. I też będziemy się tego właśnie jakoś fajnie zagospodarować, nie? Ja raczej jak mówię, planuję
tutaj, no silos na pewno i płytę na obornik też drugą, bo ten nie da rady i trochę ciężko tu się wozi, więc się ciasno jest, nie? A tu mamy fajny przejazd w tym miejscu i gdzieś tu by się ten, tę płytę na obornik postawił, byłoby naprawdę spoko, nie? A tu na razie jest tak, jak teraz widzicie i nawet najgorzej to wygląda. Okej. Okay. Dobra, wysypiemy sobie. No, co jest w ogóle ciekawe, że ta Ghost Pie, tak on zawsze taki ma potencjał taki, żeby się rozrastać, ale właśnie tylko w tą stronę, bo to jest w miarę płaski teren, a tam trochę jest wyżej. Zresztą jak widzicie tu, no ta różnica terenowa jest dosyć spora, nie? O, zobaczmy jak się wchodzi ten, krówki. A tu już coś tam chodzi, nie? Chodzą już, chodzi. Kurde. Elegancko. Jeździ tą 60-ką, ostatni już przejazdy nią, nie? No. Jeszcze się sypie? O, akurat się skończyło. Dobra. Ojo, schowamy sobie rurkę. Rurku. Cześć Robis, witam serdecznie, fajnie cię widzieć. Cześć Pawlox, witam. No także takie trochę dzisiaj poranne, że nie ma, bo w sumie 8:47 jest na zegarkach. Ty, a coś się w lipcu sieje? Czy się nie sieje coś w lipcu? Ja to nie wiem. Kurde, ludzie, co się sieje w lipcu? Bo jak coś się sieje, to trochę lipa, bo teraz mamy fest do koszenia. Musimy chyba więcej siać jęczmienia, wiesz, którego robi się w czerwcu, żeby trochę się z polami obrawiać. No już nie, no zwykle tak, że na pierwsze wszystkie żnienia, potem się dopiero robi te prace, nie? Pożniwne. To w sumie nawet nie, na razie nie ma co. Trawę? Ha, trawę. Zaraz sprawdzę sam, jak nie chcecie mówić. O, sobie się tam zapisuje. A nie, mam 55 tysięcy kredytu. Sorry, to wszystko by się zgadzało w takim razie. No, to by się zgadzało. Nic się nie sieje. W sierpniu dopiero są ten rzepaki. A jak tak, to luzik. To spoko. Kombajn na chodzie po drodze jeździ. A takie pole, tak jak kwadratowe trochę. Ogólnie nawet spoko, myślę, że takie jest trochę dłuższe, to się będzie lepiej prasować. Tu tylko jakieś tam kliny, ale tak to cała reszta jest spoko. Rzepaki olejarnie, no. Właśnie propos olejarni i propos produkcji, już niedługo kupujemy tą mleczarnię, bo tam rzadko jeździmy, a wyjście mi się tam jest bardzo fajnie, nie? Ja się akurat na tą mleczarnię postaram w tym farmingu 22, bo tam w 19 ona była taka dosyć spoko, ale jednak uważam, że w tym farmingu już trochę lepiej. I warto właśnie nam jeździć i to po prostu odwiedzać, nie? Bo naprawdę tam mi się fest podoba. Mam też nadzieję, że może teraz jak kupimy mleczarnię, to za rok na przykład młyn i byśmy już mieli też swoją mąkę. A może potem jakąś piekarnię się postawili? Czy coś? Gdzieś tam w jakimś mieście? Ej, myślę, że to piekarnia w mieście, nie? No może. No nie kupię, tam możemy jakieś pole tylko kupić i przy mieście mieć piekarnię swoją. Ej, to jest do rozkminienia, nie? A są w ogóle jakieś fajne piekarnie, takie polskie, czy nie ma? Chyba każde ma wyramane, nie? A raczej są tylko te oryginalne takie piekarnie. Oś ty, ta piekarnia z tego. Ten sklepik z osady. Zrobić jako piekarnię. On tam w sumie jest? Tam jest fajny nawet ten sklepik. Nie wiem o jakim mówisz, ale może być. No nie jestem na osadzie taki... Jeleń mi go wymodelował. Nie wiem, nie grałem na osadzie. O masz. To jest jedna z topowych map w Farmingu 22. Byłam nie... w ankiecie do nowej serii, ale nie chcieli jej. Nie? Nie. No już się przyjadła każdą na jakieś dziechu. Właśnie. Jest Polska? O, to zobaczymy potem. Może faktycznie mówicie, że na jakichś portalach jest, to zobaczymy. Podobno na Xan Combine powinien mieć 80% gubi ziarno. A, ale to nie, ziarno mam jeszcze, jakby nie jest stan zły, nie? Ja może biskuit naprawimy trochę, poczekajcie. Naprawa. Dobrze, już nie mam nic pieniędzy, nie? No to miałoby sens wtedy, nie? Że jakiś lekko ten... Piekarnia Pawełek? Czemu nie? Brzmi nieźle na pewno, marketingowo by się sprzedało, nie? Ty czas nam sobie tak razy dwa w sumie. Jak tam odcinek? 14 minut, okej. Okay. Czyli powinniśmy to wszystko w sumie tutaj ogarnąć. Z tym poletkiem. Za chwilę pojedziemy sobie też na rzepaczek. Raczej wózko nie będę robił, bo to dosyć jest niedaleko. W sumie tak w ogóle mało jeszcze teraz z wózkiem. Ty, ale bez kitu. Chyba
To jest ostatni sezon, kiedy mamy ten tego klasa, nie? Trzeba będzie kupować nowy kombajn. Ty, o właśnie, ja wiem, jaki kombajn teraz będzie kupować, gościu. Taka Unia wjedzie teraz, że to jest hit, nie? Nie no, unijny kombajn, nie? O to chodzi. A, unijny. No, fajniuchny kombajn znalazłem, nie? Jakiego Case'a może kupił? Nie, John Travolta będzie. John Travolta? No. Będzie. Ja mam pytać się nowy kombajn, no widzisz, że przedziwił twoją myśl, frajer, nie? Ale nie, jest fajny kombajnik wybrany. I wiem, jak to zabrzmiało, ale ma taki nick, on ma frajer R06. A, dobra. John Deere Pogu, Vistula, ta. No powiedziałem John Travolta. To nie jest John Deere. Valtra. Valtra nie. John Travolta, a kombajn od Deus Volta. Zobaczycie. Taki fajny. Taki fajny, z czterema kołami, z garownicą. Header ma nawet doczepiany. A odczepiany? Odczepiany, no. Jakieś oczy pode mnie. Ale właśnie. No jedź pan, co się przyglądasz na header. Header jakiś tam inny. Shoulder czy coś. Słuchajcie. Dajcie znać, co mi teraz w komentarzu. Czy chcecie, żebyśmy kupali drugi kombajn, czy wymienili kombajn? Bo myślę, że na dwa kombajny chyba to jest za wcześnie, nie? Ej, ty gadasz o kombajnie, a mamy 400 zł na koncie. 471, gościu, to jest przejściowa sytuacja. Przejściowa sytuacja? No to mamy lekki kryzys chwilowo pieniężny, bo się postawili oborę. Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że to ty powiedział, dałeś mi kontakt do gości, którzy budowali tę oborę i wzięli dużo pieniędzy za robociznę. Ale mówiłem od samego początku, że są drodzy, a ty mówiłeś, tam. No może nie mówiłem, trzeba mi od tego pomysłu odlec, a nie. Co ja, twoje pieniądze, to co ja cię będę powstrzymywał? Wymienieniu Holanda? Pomyślimy na tym jeszcze, pomyślimy, nie? Na razie jesteśmy też tak, staramy się w miarę powoli progresować, jednak wszystko na raz. Ale no to ciągle staram się patrzeć w taki sposób, że wiesz, po trochu, nie? Czyli najpierw robimy taki, potem taki. Na pewno będzie to jeden kombajn, nie oprócz tego. O matko, ale oż kurde. O cholera. O cholera. Przepraszam, mogłem. Także no. Nic wam jeszcze nie mówię odnośnie kombajnu. Znaczy, że wam w sumie powiedziałem coś odnośnie kombajnu, ale zobaczcie sami, jak to będzie wyglądało, nie? Na razie, ty, będzie cała przyczepka chyba nasypana. Metateczka. No. Jedna przyczepka z tego. No, tam pewnie jeszcze jakbym miał tamtą wykoszone, tu jeszcze by się trochę pogarniało, to może byłoby lepiej. No 9600 jest, nie? Jakby tak bardziej zadbać, to może dyszka by wyszło. Znaczy, na pewno dyszka by wyszło, nie? Znaczy, no tak, szybciej. Ja maszyny rolnicze też można w leasing brać, czy nie? Jaki leasing? No, maszyny rolnicze w leasing można brać. A co to jest leasing? No leasing, no masz takie te... Spłacasz jakby samochód, co spłacasz na ten. Że wypożyczone? Nie wypożyczone, to jest swój, tylko spłacasz go od banku, nie? Na rata, tak by. No, ale że farmingu? Na przykład go płacisz za 2000 miesięcznie za samochód, nie? Że farmingu? Tak spłacasz. No. Nie, ogólnie, czy maszyny rolnicze da się tak ten na leasing brać? Co? No chyba tak, no, normalnie, nie? Na rady bierzesz po prostu go. Bo w leasing to raczej bez sensu brać leasing. Znaczy, no inaczej może, jeszcze opowiedzmy sobie polem teraz. Leasing na maszynę rolniczą w sumie byłoby dosyć ciekawe, nie? Bo używasz, znudzi się, wymieniasz, nie? Ale no. Tak jakby wiesz, on nigdy nie będzie twój, wiesz, nie? No nie. Wysoko się brać leasing chyba? A to nie wiem. Może się da. On nie pisze, że można chyba, że się da. No, tak? Może i tak. Nigdy nie słyszałem się w takim, że ktoś brał jakieś maszyny rolnicze w leasing, nie? A raczej albo kupił, albo ten. Co jest na WS Kolonia? Tam są fajne rzeczy ogólnie, czekaj. Jak tam jest teraz pszenica, to ja padnę, nie? Słonecznik. Masz ci los. Po ile? Po 3000. A pik jest 2600. A słonecznik u nas jeszcze rośnie, nie? Już się zaczyna, nie? Mówię, posiejmy słonecznik tylko dla testów, nie? I już jesteśmy w dupę. Ale moglibyśmy kasiorki nabrać. Chociaż słonecznika tam niewiele jest, nie? Dobra, idziemy na ten rzepak, nie? Ja tutaj złożę jeszcze tylko sieczkarnię.
wiadomek, oczywiście. I zobaczymy, jak teraz, jak sypie, jak będzie sypać nasz rzepak, nie? Pierdzielamy się tędy. U, panie, już 20 kilo mam. Tu chyba się rzepaku jeszcze nigdy nie było, wiecie? A to jest kawał fajnego pola. Ja też będę chciał to pole w tym sezonie nawet już rozszerzyć o kolejną działkę tam właśnie z tą kukurydzą. No i myślę, że to może być fajne, nie? Ty, tu jest kukurydza? Krzysiu, kupujemy to pole, nie? To pole kupujemy. Ciekawe za co chcesz je kupić. I kukurydzę w ziarno wpierdzielić. A nie, w kiszonkę, bo teraz kiszonkę idziemy ostro. Musimy zrobić kiszonkę dla krówek, nie? Bo już bliska nie jest tak, że mamy krówek mało, tylko teraz będzie tych krówek dużo, nie? Bo jedna obora na 50, druga na 60, no to 110 krów, nie? Także no, będzie ciekawie się działo. A w sumie dopiero za dwa lata będziemy tak w pełni zyskiwać z tego mleka, nie? Tej kasy, bo teraz jeszcze nam się, wiecie, zanim cielaki ogarną. A w sumie można jakieś krówki jeszcze kupić, nie? Zawsze. Trochę, wiecie, przyspieszyć to, ten rozwój, nie? O, i to właśnie poletko tutaj obok został kukurydzę sobie kupić i razem z tym połączyć, to byłoby naprawdę cudnie, nie? A to fajnie to wygląda. Za kolejny kredyt. Życie na kredycie, o, jeszcze mi się kamera połączyła, tylko o kredycie pogadaliśmy. O, akurat fajnie, bo się po tyłku podrapałem, tego nie było widać. Super. Kamera ma timing. O, tu jeszcze chwast jest na tym poletku. Ej, właśnie chwast przeszkadza w plonie, jeżeli jest uschnięty? Czy on już chyba tak, nie? Bo z automatu on chyba zabiera plon, jeżeli jest już w tym. Jeżeli już się pojawił, nie? Co ty powiedziałaś, prezesik? Weź, jakiś moderator zajmie się tym chłopem. Albo nie, ja to zrobię. Nie, pisz tak. O. No na YouTube to idzie. Matka to czyta, a ty potem co? Okej. O, widzicie tu jakoś? O, dobra. Jak ci idzie? Ile bydła już przyzwiozłeś? Jak po bryg idzie? No, na spokojnie, chyba 30 będzie za chwilę. To git. Ale tak bez kitu, no, w sumie w realu tak krowy przeprowadzić wszystkie zobory jedne do drugiej, to trochę schodzi, nie? Znaczy, nie trzeba też jakby zapiąć w te całe uprzęża, nie? Żeby one stały w tych boksach. No tak trochę, kurde, no. Mogłeś tu poprowadzić ten jakiś płot, dobyśmy ten zbili i lub tam przeszły, a nie? Bez kitu, przepędzić tego, nie? No. No można, no można. Na szpakawie tak będzie można. Tam są fajne takie pastwiska do wywozu. Na lato. Wywozy? No tak, na lato. Krówki na lato na pastwiska, w zimie w oborze. Aha. Nie no, Fred pisze tak, idealne duo, któremu brakuje pieniędzy, alimenciarz Cysio i krytyciarz Riot. No i gitara i razem robimy tę Polskę. No, nie no. Nie no, alimenciarz i krytyciarz. Jak to brzmi? Nie, to tak seria się w ogóle nazywasz, nie? Alimenciarz i krytyciarz. Tak będzie nasz pokołowie. O, i czajnik się odpalił, chyba woda dobra, się gotuje. Dobra, już, woda się gotuje, idź się wyłącz. Herbatę będziesz pił? Tak, z kawą. O Boże. Nie mogę, ty, po przejeździe będzie 2,5 tony chyba. Tu trochę od tego, od drzew mniejszy plony, ale to wiadomo. Gdzieś tam słabsze jakaś ten, słabsze gleba albo coś. No tu droga, asfalt wiesz. No 2,400. No, 2,460, nie? Ja tu sobie jeszcze zrobię kółko teraz w tę stronę. Okej. Okay. Tak, może nie wiem, do zbiornika by się udało nakosić, bym zrobił... No to zbiornik fajnie było, nie? Zbiornik bym się pojechał. Jeszcze może coś.
sumie kurde, mogę zrobić trochę w trzecinkę. A, mniejsza o to. I tak słuchajcie, ogólnie bliska, wszystkie nasze polo, które mamy, wykosimy sobie już je poza odcinkiem. Oprócz, w sumie oprócz jednego, nie? Robić po odcinku, dobra? Tak, nagram odcineczek. Oprócz jednego, bo jedno jeszcze pole chcę wam pokazać na odcinku, jak to wygląda, to może zrobić jakby jego końcówkę. Bo tam fajny kawałek jest, ten taki, ten nowy, co tam kopował jumpera. To tam byłoby fajnie też to na odcinku pokazać, nie? Ono, tu kawałek potężny się robi. Naprawdę, to już w sumie to już jest hektar pola, no. Tu już hektar pola w tym jest. Nagrywanie wyły? Tak, nagrywanie wyły. Właśnie sobie kosimy, nie? Kosimy sobie poletko. A, no i trzeba będzie jeszcze łąkę kupić. Kurde, to w sumie mam teraz do zakupu ile pól? Tutaj obok, jedną łąkę jeszcze. Ej, Rejocik, a chciałeś może zamienić, bo mi się już ten... Znudziło ci się? Dłuży. Spoko, spoko mogę powiedzieć, no. Akurat ten. Bo tak dzisiaj sobie ta odcinek kosze, to może się zamienić. Ja sobie mogę zamienić się wcześniej trochę, ale chciałem też ten rzepak to ogarnąć, nie? Mhm. To zaraz tylko jadę ci tak lekutko w rzepak i możemy się zamienić, nie? Gdzieś tam jesteś. Na gospodarstwie jestem. Daj mi siuntkę ostatni raz przepalić. Masz, pojeździć też coś. Dobra. Weź na jedynce i do odcinki. Na gospodarstwie jest idealnie. Nie, no nawet piątku jeździł, nie? To jest fajny teren równy. Piątku na gospie. Ajax. Ajax. A dużo takiego zakręcania to jest, nie? Takiego manewrowania. Nie. Czemu? Dobra. O. I krówki, cyk. Po jednej się wozi? Jak to? O. Dobra, nie wiem, coś mi się zepsuło. No, więc wozimy sobie krówki. Ale to no mówmy, warto sobie powiedzieć to, nie? Ty, to w sumie ta drzewa tak często tutaj stoi, ale trochę przeszkadza, nie? Trzeba będzie niedługo je wyciąć pewnie. Bo no fajny klimacik robił, ale chyba teraz... Dałbym je trochę w inne miejsce. No musisz ten, przesadzić wtedy. Przesadzę je, no. Z korzeniami. Codziennie przesadzasz. A tam. A tam. Spokojnie, nie zapomnę tu za wykręt. Znaczy co? 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 Nie, nic. 34 sztuki już jest, no to pół obory właściwie zapomniane jest, nie? Ty nawet nie wiem, co mi to po co ta żurówka położona tak jest nisko, tam tylko na górze wystarczyło. Kiedy kupujesz konia dla Krzycha? A po co konia? Jemu tylko koby... Dla takiego ogiera tylko kobyły trzeba. O, dwie sztuki. Nie mamy stadniny jeszcze. No to też można by się na tym w sumie, na tym pomyśleć, z konikami. Negłupie. A to siuntka drze mordę, nie? Dobrze, ona sprzedaje w końcu, bo już mi nie, ja bym nie wytrzymał, nie? O! To za siuntkę spłacimy kredyt? A nie, chciałbym powiedzieć, że potem kupimy krówki, ale nie bardzo. Weźmy za co już. 2 złote 71 grosz. Piotr, siema, dałbyś kiedyś save tego? Oczywiście, że tak. Mówiłem wam to, że następny odcinek wam save'a wydaje. Jak najbardziej. Mam teraz odcinek 91. Więc jeszcze 9 odcinków i wam... save'ik damy, nie? Oczywiście dam wam go save'a bez kredytu, nie? Jakby co. Tylko wiecie, sam save bez budynków jakby, nie? Niestety tak to będzie u was wyglądało, że dam tego samego save'a bez budynków, nie? O. Albo może tak, może dam wam jakby z budynkami, ale że będziecie musieli je sobie pobrać po prostu, nie? Z modhuba. Bo na przykład tych budynków wam nie dam za bardzo, ale one są na modhubie dostępne tylko w jednej kolorystyce. Ta obora jest taka sama na modhubie, tylko zamiast tego... tej blachy jest po prostu tert, nie? Nie, na razie z ranej staliny jeszcze nie robimy, nie? W tym roku chcemy pójść sery i trochę pól dokupić, nie? To też takie coś, co bym... co mnie najbardziej zadowoliło, nie? Dobra, już 38 mamy. Aż trochę nas woziłem. Jeszcze praska. Ty, może już trochę te kury poszli, może jakiś kurniczek byśmy wybudowali, trochę większy taki, co? Dzień dobry, kury! Nie wiem, może.
Takie kurniczy go od razu tą. Jakąś, nie wiem. Co, fermę? Może. A tak się to się nazywa, tak? Ferma kur, no. A, no to może. Nie wiem. Ty, no ale kurki mogłyby być fajne. To jest takie po prostu, wymieniasz sobie zboże na jajka, nie? To jest pytanie. Ja nie muszę, ja mam przy sobie. Tak? No. No ale ja nie mogę tak, widzisz. Nie możesz? No nie. Oddanie cię do kredyciarza? No to też takie. Ze złego wiesz gorsze, nie? Weź, hakier, co ty piszesz? Uspokójcie się. Ile kurs zostało jeszcze? No zdyszka będzie, nie? Mniej więcej, ale to tak, wiecie, na odcinku wszystko nie zrobimy. Trochę tylko przewiziemy sobie. Bo jak mówię, tam zostaną... O, proszę. No jeszcze 8 zostało, nie? O, sorry. Czyli jeszcze 8 królek do tworzenia, razem z tymi, co mam. Bo tam jeszcze są 2 cielaki, nie? Więc 6 zostało, Boże, i 8... no, i 2 wiedziemy. Boże. Szkawkę dostałem jeszcze jakieś. Dobra, myślę, że zaraz skończymy to, ten odcinek. O, i tak trochę już wychodzi. Za chwilkę 22, ja też będę musiał kończyć streamka. A to ci, myślę, na sobotę, niedzielę wam się pokażę, to coś tam ciekawego też będzie zawsze mieli, nie? O, proszę trochę. A bo ty już nie masz na zapas żadnego, nie? Absolutnie. To, co graliśmy dzisiaj, to jest na bieżąco. Dobra, Liska. O. Będziemy sobie kończyć odcinek. Także muszę się ludziska pożegnać tutaj. O, tu już polecimy. Gdzie on to jest? Na tym polu. Ale kosi. Ale kosi, no. Dobra, więc... Jezu, wstaw, poszedł. Dzięki za uwagę, do kolejnych odcinków. Gdzie ty stoisz? Tam się patrz, na kombajn. Na kombajn, koło kombajnu stój. Ale kombajn, ale muci. No, więc dzięki za uwagę, do kolejnych odcinków. Trzymajcie się rzeczywiście cieplutko. Wpadajcie na Twitcha i do Krzysia. No i cześć, pozdro. Papa. Maryka.